Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Vikings. Moi drodzy, możemy ulepszyć nasz ołtarz krwi. Potrzebujemy do tego 12 tysięcy sztuk złota, 330 sztuk żelaza i 880 sztuk drewna. Wow. No, od razu lepiej. Dzięki temu będziemy mogli, moi drodzy, a mamy 3 punkty, zwiększyć tutaj nasze umiejętności. Zaraz sobie coś wybiorę. Premia w wysokości 1% do szansy na trafienie krytyczne, to jest słabe. Zdrowie to też jest takie przeciętne. Zwiększa obrażenia. 143 do 152. Sprawdzimy, ile to nam dało. Aha, musi mieć 12 poziom. Dobra, jasne, jasne. Tego nie damy. To w zasadzie chyba nic nie możemy. Tutaj możemy tylko zwiększyć. Szałtyra. Premia wysokości 8% do szansy na trafienie krytyczne w trakcie szału. Potężne cięcie. Dobra. To byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o nasz ekwipunek, to tutaj mam fajny talizman. Legendarny pas, tarczę i pierścień. Jeszcze zastanawiam się między tym pierścieniem. Premia krwi 12%, obrażenia 1,05, kradzież zdrowia i czas trwania szału. Ale tam pierścień nam daje życie. I hełm młot jednoręczny 140 do 150. Dobra, w takim razie kolejna misja zemsta. Rozpoczynamy wypad, jak to nazwali producenci. Dary pasywne są aktywowane w zależności od używanej broni. The giants had built a ramshackle fortress in the Deep Springs Valley, seeking to follow the icy river to its source in the lower plain. The Ulfung's vengeance would not come easily. Dobra, co my tu mamy? Żelazne czaszki, trollowe wiedźmy, totemy troli. Nie chcę wrócić. Uczę. Walczymy w zimnie. Dobra. Zaczynamy. Kolejny odcinek. Młody troll. Nowy przeciwnik. Tu mamy totem troli. Piętnaście totemów. Trollowe wiedźmy co? Nie wyjaśnili dokładnie, o co chodzi. A! Przewrót się udał. Okej. Coś tam nam wypadło, jakiś grzybek, talizman. Powoduje zmaterializowanie się sfery leczącej postaci i raniącej przeciwników. To w zależności od tego, na co przeciwnik jest odporny, możemy sobie zmienić. Wiedźma. O, fuck. Padł nasz olbrzym.
Okej. Musimy zbierać dalej surowce. Ulepszenia na płatnerza między innymi. A w kogo ty chcesz uderzać? Co jest? Prawie na hita mamy typa. Co to było? Krzaczek? Krzaki. Liczę na glicze. Niestety w poprzednim odcinku miałem glicza. Nie tracimy pasek paska mrozu, czy tak nazwę. Taka sprawdzę coś jedną rzecz. Dary, czyli tak, 30 poziom jesteśmy w stanie osiągnąć, a że mamy dopiero 7. Więc można powiedzieć, że to jest jakaś 1/4 gry. A ładny unik. Jest dość łatwo. Może dzięki temu, że mamy umiejętność odzyskiwania zdrowia. Może nie tyle umiejętność, co przedmiot. Ładnie, ładnie w player dostał. Dobra, zanim wrócimy się na mróz, na troll berserker. Wróćmy się do końca i spadajmy tę jaskinię. Wiedźmę. Dobra. Możemy zatem wracać. Tu mamy skrzynię. On opuścił. Miecz wikingów. Ale rzeź. Słabizna. Jeszcze mamy kawałek obszaru niezbadanego.
miecz wikingów, zielony. AD. O matko. Znajdź sposób na otwarcie jaskini. Kurde, Bela. Ciekawe, wam powiem. Ciekawa zagadka. To tylko z jednej strony możemy to poruszać, a jeszcze z drugiej możemy, czekajcie. O. To był chyba fuks, niż jakiś skill. Czekajcie. Jeszcze się wrócimy na sekundkę. Tam do końca nie sprawdziłem tego obszaru. Kapliczka Tyra. Właśnie tutaj nie sprawdziłem tego. Holy crap. No, ona blokuje nam wszystkie umiejętności. Głównia. Co to jest, kurde? O matko, jakiś mega przedmiot. Artefakt. Głownia. Ciekawe. Przedmiot jest warty fortunę. 29 tysięcy, a ten kosztuje 20. Opłacało się wrócić, mówiłem. Totemy troli. Jeszcze zostało 10. Wiedźmy 4. Żelazna czaszka. Wtedy sobie ulepszymy postać. A, ofiaruj 14 tysięcy jednostek krwi. Dobra. Zdrowie. 2 punkty darów. Siódmy poziom. Tutaj potrzebujemy 9, tutaj 12, tutaj 10. Bariera ochronna tworzy wokół postaci magiczną aurę, która rani, odpycha i spowalnia pobliskich przeciwników. Zobaczymy, jak to się... A, fajne. Cię obejdą z wszystkich stron. Thank you.
Tutaj jest coś zablokowane. Marcie. Blood for Asgard. You couldn't even scratch me. Ile ich tam będzie wychodzić? Kurczę, dobra, idziemy. Tam widzę, już jest boss na górze. Wolności. Dobra. Umiejętności te. Rzeczywiście. Dopiero to jest ósmy totem. Szybko musimy wrócić do ogniska. A jeszcze troszkę czasu mamy w sumie. Czekajcie, bo tu jest jakieś przejście do góry. Matko, tu jest też... O, sekret. Prevent pass. O matko, kolejny artefakt. Mamy już trzy. Trzy przedmioty, moi drodzy. Elegancko. Dobra. Zniszczmy ten namiot, nie da się. Dobra, jest dziewiąta wiedźma. 970 sztuk za wyzwanie. Widzicie, to już to kolejna skrzynia i czaszka. Trzeba zwracać uwagę.
Zanim się tu udamy, jeszcze sobie sprawdzę tą drugą odnogę. Czyli przedmiotów pozostawiałem. Troszkę się ogrzejemy. Ruszamy dalej. Furia już się nam naładowała. Ale zostawimy sobie może na bossa ją. Żelazna czaszka znalezione wszystkie. Otrzymaliśmy 106. Kurde, nie zauważyłem. Coś z drewnem chyba. Whatever. Jeszcze zostały 4 totemy. O, tu jest jeden. Łatwo przepuścić. Chwila nieuwagi i... Dobra, idziemy dalej. Szybkość ataku zwiększona. Gniew Lokiego. Dalej wychodzi stamtąd, z tej nory. A, ładny unik. Cały czas tak wyje. Głupi wiatr. Został nam jeden totem, musimy go odszukać. Jeszcze jeden. Więcej was matka nie miała. Niestety nie udało mi się odnaleźć ostatniego totemu, zatem roztrzaskajmy tą bramę. A, tu jest ostatni totem, dobra. ...650 sztuk drewna. Dobra, szykujemy się na bossa. Ale na końcowa. Holy shit. It looks faintly familiar. Scully, deal with this intruder. I won't waste my time on vermin. Hi, Grimnir. With pleasure. Ale ma obwisłe cyce. Oh shit.
ogłuszenie. Oh shit. Dobry przeciwnik. Łatwo do pokonania. Weźmy sobie wkurwienie. Powinna mieć więcej życia. Ojej. Ojej, trochę mi życia straciło teraz. I ogłuszenie. Nogi w nogi. Jest. A, ja ogłuszyłem, nie? Ukończone. 1000 sztuk złota. After that day, the Jotun would not underestimate the Ulfung again. But Grimnir had escaped the war wolf's vengeance, and where he had gone they could not follow. Na pewno jeszcze się z nim spotkamy w dalszej części gry, raczej bankowo. A jak na razie wam powiem. Przeciwnicy, szczególnie bossowi. So, this is the one who might yet save us from the end times. Do I know you, Crone? Heed my words, chieftain of the Ulfung, for the fate of all the clans of Thule will rest upon your actions. Grimnir of the Jagged Teeth, the giant who raised your village, seeks to rouse the frost giants and lay siege to Asgard. If he succeeds, it will bring about Ragnarok, and eternal winter shall end the nine worlds. Jeśli mu się uda, sprowadzi na nas Ragnarok, a w 10 światach, w 9 światach zapanuje wieczna zima, która zakończy wszelkie życie. Co możemy z tym zrobić? And you have some crazy plan to stop him, I suppose. His sworn enemy, the giantess Simul, seeks his defeat. She may be the only force worth entreating as an ally. Her dominion lies high in Utgard, and she will take audience from anyone strong enough to reach her. Chcesz nas spakować w łapkę, oszalałaś? No giantess will side with mortals. This plan is suicide. Do not misjudge the calamity that threatens us, child. A failure to act swiftly shall bring doom upon us all. The Twain runes shall open the gate to Simul's realm in Utgard, where the Fangskar Henge sings their tune. You shall hold the runes once you defeat a new foe, who even now enslaves your neighbors. If you really want to help, how about gifting me some magic weapons? A mi broń. You think me a shop? My vision is my gift to you, child. I shall come to you, Warwolf, once you possess the Twain runes. Wait, Crow. Where might I find these runes? Hell's nipples. She's gone. Who do I know who knows about runes? I wonder. Do you know something about this crone, or about her, the Twain runes? The seeress abandons her solitude, but rarely. 'Tis an ill augur that she visited this day. Father,
Do you know anything of these runes she spoke of? The twain runes the seeress mentioned. Perhaps she means Hagalaz and Kenaz. Kenaz is the torch, fire from the earth, a sign of the constancy of knowledge. Hagalaz is the hailstone, ice from the sky, a sign of destruction and change. A pair of contrasts, knowledge and catastrophe, fire and ice. I'll wager those are the runes you should seek. But be warned, common runestones lack the power to summon a portal. You forget, Father, these runes were engraved by Odin himself. I have not gazed upon them, yet there is a reason they were hidden away from the eyes of men. The crone told me I shall hold the runes once my next foe is brought down. A foe who enslaves our kin as we speak. The Saith augur a shadow falling from the south upon the swan and the iron. I hear the runes cry out on the beaches of Svanung. Perhaps you should begin your search for the Kenaz and Hagalaz runestones there. Fine. Ready the longship. I'm off to get more herring. Rozdział czwarty. Dwie runy. Odnajdź prastare kamienie runiczne Kenaz lub Hanglas na terenie Svanungów. Moi drodzy, na tym etapie gry skończymy ten odcinek. Mamy miecz legendarny, dwuręczny. Konkret. A to wypadł chyba z bossa. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia w następnym odcinku.